No tak, dzisiaj po raz kolejny skomentuję spierdolenie umysłowe widzów Lekar Numa. Tak, po raz kolejny Grifcowa się odzywa. Ja po raz kolejny oczywiście musiałem sprawdzić, co się odpierdala u Lekar Numa i oczywiście nic się nie zmieniło. Grifcowa dalej kurwa odpierdala manianę. Do tego stopnia za sami coś napisałem, no ale no po raz kolejny oczywiście głównymi bohaterkami są Ice i Grifcowa, tylko tym razem to właściwie Grifcowa próbuje nieudolnie jakoś sprowokować Ice. No powiem tak. Ice ma też nierówno pod kapułą, ale Grifcowa jest tak pierdolona razy gorsza i w momencie, gdy Ice dyskutuje z Grifcową, to akurat wiadomo, która ma rację. I ze względu na to, że sam czuję ogromne obrzydzenie wobec Grifcowej, to musiałem nagrać ten film. Tym bardziej, że pojawiły się dwa nowe trolle w komentarzach, które nazywałem Ice Troll, co ciekawe, a sami piszą jej, wiecie to samo, ale do tego też za chwilę przejdę. Na chwilę obecną, co my tu mamy? Widzę pierogi w tytule, klikam. Wow, kurwa, jaki wierny widz dla Lekar Numa, no nie ma co. Będzie jakaś drama? Nie ma, okej. Okay. Każdy kocha pizzę i każdy kocha Lekar Numa. Idealne położenie. Po pierwsze, nie każdy kocha Lekar Numa. Lekar Numa kochają tylko debile, kurwa, jebani pajace, którzy myślą, że to jest spoko gość, a tak naprawdę Lekar Numa jest, kurwa, zjebem jebanym pajacem, który myśli, że jest wielce, kurwa, świetny w internecie, a tak naprawdę jest zjebany, w cholerę jest zjebany. I to samo można powiedzieć o jego widzkach, więc nie. Tylko debil kocha Lekar Numa i tylko skoczona kurwa idiotka będzie wielce tego Lekar Numa adorowała. Ja nie kocham Lekar Numa i pizzy, już nie kocham ten odcinek. Nie, ja się śmieję ze twojej pięknej ortografii. Po pierwsze, z pisem przez Z z kropką, to po pierwsze. Tutaj! Pisemy przez E z... no. Kurde, jak to się nazywało, no. No nie pamiętam, no w każdym razie, no, ta. I kurwa, widzicie, no, mieszkam w Niemczech, to już niektórych polskich słów zapominam, niestety. No, w każdym razie. Nie tak się pisze... Nie tak się pisze się, pisze się się, 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 się pisze, to po pierwsze. A właściwie po drugie. O właśnie, tutaj. Tak się pisze siem. I niby gdzie tutaj ona ma złą ortografię? Gdzie ona niby coś złego pisze? Nie jestem z Polski. O, no właśnie, to jest jeden z tych typów, który, że tak powiem, od jakiegoś czasu. Pisa IC właśnie tego typu komentarza. Srakiem pierdakiem. I to jest, i to są jedyne dwa słowa, które on jest w stanie tej Azji napisać. Niezależnie od tego, co na napisze, to on oczywiście musi jak najbardziej taki komentarz napisać. Taki kurwa troll zjebany, który nie ma co robić w życiu, bo Ice go jakoś wkuzyła i teraz będzie kurwa pisał i ciągle to samo. A tutaj proszę bardzo, mamy kolejnego pana. Jacob. Proszę bardzo, Jacob. Jakob, no Jacob. Bot i troll. Bo już coś z botem i trollem. Czekajcie, gdyby nie to, że już czytałem również jego komentarze, to pomyślałbym, że on ten komentarz pisze tutaj do Knapsa. Ale prawda jest taka, że on ten komentarz pisze do Ice. On Ice się nazywa trollem za każdym razem. Po prostu niezależnie od tego, co Ice napisze tutaj po tym filmem, niezależnie od tego, co ona napisała, to pojawia się Jacob i nazywa ją trollem, botem, a prawda jest taka, że sam bez serii pisze to samo. Czekaj, pisze bot, troll, bot, troll, bot, troll, bot, troll i powiedzcie mi w takim razie, kto tutaj tak naprawdę jest trollem. Ice, która nawet jeśli napisze coś durnego, to w dalszym ciągu dyskutuje, jak człowiek. Niezależnie od tego, czy bardziej mądry, czy bardziej głupi. Czy może Jacob, który bez pseru pisał samo. Bo to właśnie boty bez pseru spamią komentarzami. A to, co robi Jacob, to jest jak dobry spam. No ale za chwilę też mam inne jego komentarze pokazać. Właśnie takie same komentarze, tyle że no... Jest to spam. I pięknie piszesz.
Ja naprawdę nie wiem, co oni w tym momencie trolują, co oni tak na serio. XD, no oczywiście Krzysztof jak zwykle tylko potrafi napisać XD albo jakiś inny zjebany komentarz, no bo na nic innego nie, nie stanie do Krzysztofa, to co nie oczywiście z tego, że jest spierdolona kurwa to potęgi i nie potrafi normalnie pisać. Nie jestem z Polski, nie zmyślam. Szukaj, ona może nie być z Polski! Może być taka opcja, że nie jest z Polski! Ja pierdolę, kurwa, co za zjeby mu słowę! Napisała ta, która zmyśliła znaczenie w skole. No, ja jestem tutaj teraz po stronie, ja uważam, że ona to sobie zmyśliła. Laska, która to co napisała, była prawda. Ta... Kurwa, ja pierdolę! Było prawdą. W porównaniu do ciebie, z niby w Ameryce Miską i tą całą szkołą, kocha, to brzmi jak coś nierealnego, tak? Tak? To brzmi jak coś nierealnego. Tak samo nierealnie brzmi twoje. Tak samo nierealnie brzmi to, że ty za kogo byłaś ofiarą znaczenia w skole, bo to właśnie ty, Grywcowa, ty kurwa! Wyglądasz na... Wyglądasz, sobie to nie wiem jak ona wygląda, no. Na podstawie twoich komentarzy można spokojnie stwierdzić, że to ty jesteś osobą, która się nad kimś znęca. Kurwa. Bo cię spierdalałaś między innymi do Aisi. Bo tam, kurde, kobieta lubi być. To byś się mogła znęcać nad dziewczynami, które lubią być kobiece. Kurwa mać. Jaka to jest hipokrytka zjebana. Czyli co, jak Aisi coś pisze, to jest nieprawda, ale gdy ty piszesz, to jest prawda już. Nie, nie, kurwa, nie, to tak nie działa, zjebana kurwa hipokrytko. Słuchaj, ty kurwa nie najwyraźniej nie zdajesz sobie sprawy z tego, że tak istnieją dziewczyny, które są popularne w szkole. Istnieją również dziewczyny, które na przykład no, mogą pisać po polsku, ale nie pochodzić z Polski. Jebnie da kurwa hipokrytko. Więc... A jeśli może pisać prawdę, może nie pisać prawdy, ale tak samo, może pisać prawdę, albo może tej prawdy nie pisać. Dlaczego brzmi to nierealnie, bo myśli, że skoro... No, wiesz, takie jest, jeśli mam tego myślenia, ona myśli, że jeśli ona ma ciężko w życiu, to każdy inny ma tak ciężko w życiu i ogólnie wszyscy mamy zjebane życie. To takie jest jej tego myślenia. Pogodzie z tym, zresztą ta dyskusja nie ma sensu... No, a jeśli nie za coś, ale już któryś raz pisze, że już nie będzie z nią dyskutowała. Jestem inna, Piki Miguel. Powiedziała ta, która również jest inna. Powiedziała, kurwa, zjebana toksysta chłopcyca, która, że tak powiem, ma wielki problem z kobiecością, twierdzi, że kobiecość, no, twierdzi ogólnie, że jeśli dziewczyna jest kobieca, to kurwa jest tak naprawdę upset, miotowywana, za siebie nie szanuje. Również twierdzi, kurwa, że jak jakaś postać z gry jest kobieta, to z automatu to jest przedmiotowe traktowanie kobiet. Więc to prędzej już ty, Grywcowa, jesteś Piki Miguel. Zjebana kurwa hipokrytka. Sama wymyśla z bzdury XD. No, powiedziała ta, która nigdy nie pisze bzdur. Nigdy kurwa. Absolutnie. Ogarnia z fanfliki i seriale dla nastolatek, bo wie, że to coś tam znajduje. Powiedziała ta, która kurwa jakieś zjebane kurwa muzykalecko. I właśnie jej to napisałem. To jest tutaj trochę... Popisałem komentarz na tym kanale. Jestem ciekawy, co ona mi odpowie, ale znając się pewnie nie, bo Grywcowa słynie z tego, że ona popierdoli sobie przez 5 minut, a potem już nie będzie odpisywać. Tak długo, dopóki... Aisi, no przede wszystkim Aisi, nie napisze jakiegoś nowego komentarza, jakiejś nowej dyskusji nie rozpocznie. Wydatni chłopacy to jest kurwa zjebana seria, którą sobie lakarną zmyślą. I to jest kurwa tak obleśne, co oni tam robią, za pierdolę. Kolejny przykład dowód na to, że lakarną jest obleśnym człowiekiem. Najlepsza jest pizza. Dobra, nie będę tego czytał. O, to w dupie. Jest taka pierdaka. No i no właśnie to jest to, co mówiłem. Te gościu pod każdym, no prawie każdy praktyczny komentarz ma IC, tak właśnie pisze. Strakę pierdakę i tak ciągle w kółko pisze to samo. Co już jak najbardziej podchodzi pod spam i pod bycie trollem. No ale pewnie, trollem jest oczywiście IC, tak? Kurwa, ja jej wiecie, jaka to jest kurwa banda zjebów. A ja lubię takie boty i trolle jak ty. Czekaj, tylko nie zrobię coś, ale zdaję sobie sprawę z tego, że przez to, że ty tego nie piszesz bezpośrednio do IC, to ktoś sobie może pomyśleć, że ty to piszesz do kogoś innego, na przykład piszesz to nie do IC, tylko do Kosprolitego. I to ktoś siebie może uznać za totalnego idiotę. Stasikowo. A co ma stasikowo do lodów, o których wspomniała Aisi? Ja oczywiście wiem, co to jest stasikowo, to jest taka bajka, którą teraz oglądamy za odsłuch dzieciństwa. Ja mówiłem, że Grywcowa jest popierdolona, że ona pisze jakieś cholerne bzdury, jakieś urojenia ma popierdolone.
No ale nie, pewnie, oczywiście, Urania ma IC. Chociaż no, bez, no kurde, niektóre komentarze są popierdolone, ale kurwa, nie zmienia tej tak faktu, że gryficowa jest tak spierdolona razy gorsza. A akurat w kwestii gryficowej to IC ma rację. I dobrze pisze w kwestii gryficowej. O! Okej, okay. Nie wiem o co tu dokładnie chodzi. No ale dobrą jej radę da, faktycznie. Kurwa mać, no a jeśli mi znamy coś mądrego potrafi napisać grywcowa bez przerwy pierdoli bzdury. Bez przerwy, kurwa. A jeśli też ci odkleja, ale przynajmniej ona potrafi jakiś mądry komentarz napisać, a grywcowa już tego samego nie potrafi zrobić. O, tutaj pamiętam, to jest była drama. Akurat usiądę do obiadu, ty tu wiesz, kiedy uczyć film. Ty na profilowym ładna jesteś. Wow, ludzie, ej! Aisi napisała coś miłego, nie? No kto by pomyślał, że Aisi mogła... może być miła, że mogłaby napisać jakiś miły komentarz, ale zgadnijcie co, kurwa. Oczywiście, że dalej będą mieli ból dupy do Aisi. Proszę bardzo, co my to mamy? Srakę pierdakę, no chuj z tym, że tutaj Aisi nie napisała nic głupiego, nawet kurwa napisała komplement tej dziewczynie. Skomplementowała ją, ale nie, kurwa, chuj z tym i tak będziemy twierdzić, że się zjebano, tak? A to jesteś bot i troll. Daj kot, ta właśnie ta Donciak może pomyśleć, że ty to piszesz do niej, a nie do Aisi. I je łapie, kurwa, zjebane. Nie, to twoje zdjęcie zrobione z cukr. Że, kurwa, co? To jest niby jedzenie z ukrycia, tak? Jedzenie z tej Aisi właśnie. A nawet gdyby to była prawda. To w sumie nawet nie wygląda tak źle. Na pewno wygląda lepiej od ciebie, Grywicowa, kurwa. Zjebana smata. Dobra, co nie wiem jak ona wygląda, ale ja się domyślam jak ona wygląda. Ma kurwa niezadbane ciało, niezadbane stopy, kurwa jest obleśna w cholerę. Śmierdzi od niej. Tego się spodziewam w Grywicowie, to jest po prostu ten typ zjebanej dziewczyny. O ile w ogóle można ją nazwać dziewczyną. Gdzie jest ten komentarz? Tu nie. O, tutaj teraz będzie drama. To pamiętam akurat. Serio, teraz tutaj mi się nie... Dobra, muszę jeszcze raz wejść i... wyjść i wejść na jego kanał. Okej, okay, jest to. Bega z was, z rakiem pierdakiem. A, widzisz, Gryfisowa, nie tylko ja myślę, że ty spierdala, nie tylko Aisi myśli, że ty spierdala. Jest więcej takich osób. Ludzie, którzy są na metrze, nie mają... Nie mają co robić w życiu, psychologa dopiero... Aha. Nie ma co cię chwalić, wykonuje z najbardziej założony zawód, którego może ponieść w stawce uczyć i stać na więcej. No i tutaj faktycznie już coś taka się przywala, ale kurwa, ludzie zamiast jej coś wytłumaczyć, to nie, to proszę bardzo, co my tu mamy, strakiem pierdakiem. Po raz kolejny. Strakiem pierdakiem, kurwa. Naprawdę nie stać się na jakiś inny komentarz, tylko tyle potrafisz jej napisać? Jebany kurwa bocie? Kurwa co? To blutyka masz, strakiem pierdakiem. Mówiłem, że to jest kurwa zjebany troll, który tylko tyle potrafi napisać i nic innego nie potrafi wymyśleć. Uuu, troll bot, no nie, bycie takim trollem i botem i trollem jak ty. Kurwa, ja pierdolę, Zajkop, słuchaj. Ta matrycia może pomyśleć, że ty to piszesz do niej, a nie do Aisi właśnie. I łapie kurwa zjebany, nawet nie potrafisz tego napisać bezpośrednio do Aisi. Ty kurwa zjebany idioto. No słowo daj, naprawdę. Tego jest kurwa niemożliwe. No i tak jak mówiłem, no...
Gdziekolwiek się Icy nie pojawi, to on oczywiście musi napisać, że o, Icy to jest bot i troll, ale nawet o tego nie widzę bezpośrednio do Icy. Ktoś nie może sobie pomyśleć, że ta osoba pisze to do niego albo do niej, a nie do Icy właśnie. No, to jest kolej ten gościu, no. No, tylko tyle to potrafi napisać. Raka pirtaka, kurwa. Kurwa, Icy jak was prowokowała, to ona przynajmniej pisała więcej słów niż tylko dwa zdania, dwa wyrazy właściwie. To po pierwsze. I po drugiej prowokacje były tak spierdolone z lepsa. Ja zaryskuję się do tego, co powiedziałeś. Co mam powiedzieć? No to mam powiedzieć, że z reguły moje ambicje zawodowe spinały się w góry. Nie są moje 3 sekundy w spiraka słodyca, a to jest załóżstwo najgorszy zawód lepy. No z tym się już nie zgadzam. No skój wie, co ona znowu trolluje, co prowokuje, co... No chuj to wie. Z takim pierdakiem. Ten na pewno trolluje i kurwa robi to w tak sposób, taki nieudolny sposób, że aż się śmiać pozostaje. Fantasy mają ambicje i gizdemek sobie bzdurnie sam. O kurwa! Ja pierdolę feministka. Ratujcie mnie. Wszyscy poza jednym chłopakiem ze znanych mi osób nie przejmują się edukacją i psuością, a dziewczyny mają duże ambicje i spersonalizowane wymagania. Ja pierdolę kurwa, co za bzdury cholerne. O jebie, widać, że feministka kurwa zjebana. Widać, że feministka. Zjebana kurwa w cholerę. No ale czegoś innego można spodziewać po wizytach Hela Karnuma. Znaczy to jest kurwa wada zjebanych feministek. Z tym się może tylko zgodzę. Mniej więcej. Widzowie La Carnuma niby tacy tolerancyjni, tak gadają o tolerancji, o stosunku do drugiego człowieka. A proszę bardzo, spierdalają się do jakiegoś Dreama, spierdalają się do Wings. Proszę bardzo, tacy tolerancyjni oni są, no w chuj! Kurwa, mówiłem, że to jest zbada hipokrytów zjebanych. No i Icy tutaj normalny komentarz pisze, pyta się to w szkole. Radzi tutaj mu... Jacob oczywiście dalej swoje pierdoli. O, boty i trolle siedziały taki jak ty. Nie każdy jest takim botem i trolem jak ty, kurwa. I zaskoczył wniosek. No. Z takim pierdakiem. Ja pierdolę, kurwa. A jeśli nie jest trolem, to wy jesteście, kurwa, z jebanymi trollami, bo bez przerwy pisać to samo jej. Bez przerwy, kurwa. Byście wymyślili coś nowego być może. A nie, przepraszam, nie wymyślicie niczego nowego, bo jesteście zjebanymi kurwa trollami i robotami, które potrafią tylko dwa zdania ułożyć. A właściwie nie, przepraszam, nie dwa zdania, jedno zdanie. Ja ten film nazwę Trolle u La Carnuma. Bo ty jesteś trollem. No ty jesteś trollem, Jacob. Ty jesteś trollem. Ja na miejscu Icy już bym ich zgłosił. Za spam. Bo naprawdę, to potrafi wkurwiać. Jak kogoś wyzywać, to przynajmniej nie pisz bez przerwy tego samego komentarza. A tak jak kurwa bez przerwy... komentarze tego samego typu, strakę pierdakę i takie powtarzanie tylko wiecie tego samego, potrafi skurwiać. Bo to jest kurwa jebany spam. Z którym trzeba porządek zrobić. No tutaj napisałem co nie myślę, bo mnie tak dopiero wkurwiła. Nie dostanie co najmniej komentarz. Ty też nie umiesz. Wow, ale że się dopierdoliła. W chuj, że się dojebała, nie? Naprawdę, kurwa, grypcowa, jesteś tak inteligentna w cholerę. My się też z ciebie śmieją, bo tak łatwo pojuka z kacyki.
Hacyki. Sprawdzam, kurwa, co ona po jogach Hacyki? Ona, kurwa? A gdy to ona was wyzywała, gdy to ona się z was śmiała, to co? Mieliście wielki ból dupy, kurwa. Jaka ta Asi zła, jaka ta Asi niedobra jest, bo nas obraza. I kto to, kurwa, cej Hacyki tak naprawdę połyka? Laska, to z ciebie się śmieją. Gryfisowa, pij za siebie, bo kurwa, ty się śmiejesz we swoich durnych urojeniach, co najwięcej z niej. I ta bada zjebanych trollów się śmieje. Ale kurwa się z kolei z ciebie śmieje. Bo chociaż Aisi też naprawdę potrafi być odklejona, to jednak kurwa, przy tobie ta Aisi to jest naprawdę mądra dziewczyna. Ja to powiem szczerze. No sami na podstawie na was komentarzy można tak stwierdzić. Zaś jest mądrzejsza od ciebie i to tak kurwa z 5 razy mądrzejsza. Ciekawe co mi odpisał, ale znalazłem ci powiedzenia. A jak mi odpisze, to pewnie napisze mi tylko coś w tył ziew, albo XD, bo ta ziemana kurwa debilka nie potrafi nic innego napisać. Albo ubzdura sobie coś za, nie wiem, jakimś zakrzyczną jest tam na przykład. I to jest między innymi jeden z powodów, dlaczego uważam, że ICE też nie ma równo pod kapłą. Wiecie bardzo dobrze, co sądzę o tego typu mężczyznach. Więc no. No i to i tak nie zmienia faktu, że no, w spadku Griffithowej to ICE ma rację i no wiadomo, po tej stronie będę stawał. Ja jednak nie jestem tego typu człowiekiem, że jeśli ktoś ma jakieś popierdolone poglądy, to ja nagle tej osoby nie będę bronił w momencie, gdy ta osoba ma rację. Griffithowa przez co każdy też ma popierdolone poglądy. Więc no. No i no wychodzi w sumie. A jednak Griffithowa jest gorsza, bo przynajmniej Aisi potrafi jakiś mądry komentarz napisać, a Griffithowa bez przerwy pierdoli to samo, bez przerwy kurwa się uzala nad sobą, albo pisze jakieś XD, albo ziewy pisze, nie potrafi nic mądrego napisać. O ja pierdolę. Nie wiem, czy powinnam to tu pisać, ale jestem mega szczęśliwa, że w końcu dyrekcja liceum zawiesiła wychowawcę mojej klasy, który molestował dziewczyny, walczyliśmy o to ponad miesiąc i się udał. Po pierwsze, kurwa, zjebana feministko, nie wiedzę ci w to, co teraz piszesz, za cholerę ci nie wiedzę. Po drugie, jaka kurwa zjebana próba poszukania sobie atencji. Napisa sobie, że o mój tam nauczyciel ze szkoły molestował dziewczynę. Brawo kurwa, jesteś tak indelikata w cholerę. Ale to jest właśnie widowiska, który ma bada zjebanych kurwa feministek, która będzie sobie zmyślała jakieś bzdury, że na przykład ich nauczyciel molestuje dziewczyny. Nie wiem jakie molestował. O kurde. No ta jeszcze by to zapadło wymyśliła, ale widzę, że to jest taka próba wyśmiania jej. Tego co napierdoli, nie słusznie. Samo jest za to. Tesaj się nie uwierzyła i słusznie. Francesco Pitargoni Motorigi. Te włoskie nazwiska, są takie piękne. Jak kocham te włoskie nazwiska. No, ja tak samo. Srake Pierdaken. Ziew. No i proszę bardzo, i tutaj mamy jakże piękną, inteligentną widownię Elektroduma. Moje gratulacje z Wasek Dragwicowej. Serio gratulacje za to, taka mądra jest, kurwa, w cholerę. Smutne jest to, że jesteś przegrywką, która nie potrafi odpisać mądrze, tylko zamiast tego odwala ci jest systematyczność, myślę, że to jest ta dobra i mądra dziewczyko, ty jesteś przegrywką, jak każda dziewczyna, która na poważnie subskrybuje tego pasa. Powiedział przegryw. No zasubicie, jestem przegrywem. Takim przegrywam, że między innymi mam praktyki, chodzę na praktyki, będę miał oficjalnie pracę, faktycznie jestem przegrywem i to takim w chuj. Nie, kurwa, bez kitu. Ja to powiem szczerze. Ta dziewczynka, ona ma kurwa urojenia chore, ona jest chora psychicznie i ją kurwa trzeba do jakiegoś zakładu wysłać, psychiatrycznego. Ona nie potrafi kurwa dyskutować. Pisać, nic nie potrafi. A zaraz, pisać to potrafi, ale ona pisze takie bzdury, że ja pierdolę. No i tutaj się nic złego nie napisała, napisała tylko, że no może nauczyć się pulu, no zaproponowała jej po prostu taniec, którego mogłabyś nauczyć, a ten tutaj proszę bardzo po raz kolejny z takim pierdakiem, bo kurwa gościu się najwyraźniej nudzi i no co tylko ta Aisi musiała zdenerwować. Ciekawe co mi się tak Aisi wkuzyła, że musi teraz bez przerwy pisać jej to samo.
Naprawdę, przecież takie komentarze, one potwierdzają to, że to oni mają kurwa ból dupy, a nie Aisi właśnie. Jest Griffithowa, to pamiętam, gdzieś pisała Aisi, że ona ma kurwa ból dupy, że ona jest tak, no to jest łatwo się daje sprowokować, że połyka te kacyki, a prawda jest taka, że kurwa, że to oni mają ból dupy i tutaj to jest idealnie przedstawione właśnie. Ten gościu sam na siebie daje dowody, które wskazują na to, że ma ból dupy. Zagrepiry takie, co? No kurwa co, no nie dotyczy do was, że już nie będzie nagrywał akademika tego zjebanego kurwa par dokumentu. Jaka to jest kurwa banda zjebów. Jakie trudne sprawy, jeździ koła pizzy. I nic tutaj z ogóle nie napisała, kompletnie kurwa nic, ale oczywiście Griffithowa musiała się spierdolić, bo to jest Griffithowa. Ja współczuję, kogoś to boli tyłek, jak to jest patologia, sama jest patologią. Tak? Ona jest patologią? Ty jesteś o wiele większą patologią. Cezbuje to nie ja twierdzę, że dziewczyna musi być kopcycą, bo przeciwnym razie nie jest silna. Ty nie jesteś silna, bo daje typową Marysu. Kto to kurwa jest Marysu? Myślisz, że jesteś silna, bo masz krótkie włosy dla frajek i nie uda ci cek. Dokładnie, a jeśli jebać dziewczynę z krótkimi włosami, no chyba, że to jest Kroi, Zabij Strenc albo Norf. Nie, no w sumie Norf to ma długie włosy. No bo tylko miała krótkie, ale no później miała długie. Na koniec miała długie. I za to samuję Norf, zrobiła sobie długie włosy. I to jest blond włosy, no kurde, Norf to jest zajebista. Jebać każdego, kto nienawidzi Norf. Z tego, no, Dietro Bikuchiman. Kara jest kurwa zjebana w cholerę. Jebać karę. O, dobra, tutaj mam kolejny występ z pierdolenia Griffithowej. Dziewczynka uznała się nad tym, że wyskoczyła jej reklama, jak jakaś kobieta pokazuje swoje nagie ciało. Jakaś to kurwa biedna, tak ci to kurwa wskaza? Zjebana kurwa, no, lewacko? Straga pierdaka. Tylko już się nawet nie opłaca komentować. A może autor komentarza jest osobą nieletnią albo seksualną, a tak zapomniałem o tym, nie myślisz. No a ty z kolei nie myślisz o tym, że dziewczyna może lubić szpilki. Do głowy ci to kurwa nie dociera, nie zdajesz sobie z tego sprawy. No, wspominam o tym dlatego, bo ona się tutaj znowu spierdoli do Aisi z tego powodu. No tak samo jak ty nie myślisz, no właśnie, dokładnie. Laska, ty nie rozumiesz... Ja pierdolę, kurwa! Wkurwić się można! Bo to jest takie gadanie w stylu, że nie możesz nosić szpilek, bo to jest szkodliwe i złe, kurwa. Słuchaj, to nie jesteś jej matką, żeby się jej mówiła, jak ma się ubierać, kurwa, do cholery jasnej. Będzie chciała założyć szpilki, to założyć szpilki, idzie do tego, kurwa, zjebana hipokrytko. Chłopcy to, kurwa, zjebana. Nie, naprawdę, Griffithowa, ona jest jednym z tych powodów, dlatego ja zaczynam nienawidzić kopcyc. I to tak na serio. No tylko atakuje osoby, które doświadczają, a to z kolei atakuje dziewczyny, które lubią być kobiece. Zjebana kurwa hipokrytko. I zaatakowała dziewczynę za to, że sama nosiła kartony, bo cytując to męskie zajęcie, nie udawaj świętej sero. Słuchaj, ty też nie udawaj świętej, bo jesteś jeszcze gorszą od Aisi. Aisi przynajmniej potrafi napisać coś mądrego, a ty z kolei pierdoli zawsze bzdury. Zawsze kurwa. To też nie udawaj świętej. Ja chodzę w szpilkach i jakoś nic się nie widzę, to się nie wiem, zatrzymał z tymi butami. Nie chodzę tylko w szpilkach, no z baletki. Czeka, no, Aisi do baletek, ona też będzie miała problem, bo baletki to są dziewczęce buty, a dziewczyna nie może nosić dziewczęcych butów, nie może być dziewczęca, nie może być kobieca, bo kurwa jest zjebana. Według Griffithowej. Nie, dziewczyna to ma być tylko chłopcytą i ogólnie jebać kurwa, wszystko to jest dziewczęce kobiety, bo to jest kurwa złe i głupie i kurwa dziecinne. W każdym razie, nawet gdyby bez przerwy chodzi, byłoby to dla mnie szkodliwe, to nie ma sprawa mi mówić, jak mam się ubierać, może ja zacznę atakować twój styl ubioru, albo kopię, bo nazwanie ciebie chłopcy to obrazy chłopcy sumy. Natomiast, no, Aisi, gdyby zaczęła atakować jej styl ubioru, to wtedy ona by sobie ubzdrała, że ty jesteś multi-content tej Destiny, która tam atakowała akurat każdą dziewczynę, która lubi się ubierać bardziej męsko niż kobieco. No wtedy by sobie tak ubzdrała, tak by sobie wymyśliła, że ty właśnie jesteś multi-content tej Destiny całej. Już była swoją drogą taka jedna afera, za ktoś tam w obronie Aisi i wtedy jakaś inna kurwa z kolei zjebana dziecka, która to rzekomo ma 25 lat, twierdziła, że ta osoba, która broniła Aisi, to jest jej multikonto. Ja się naprawdę nie zdziwię, jeśli tutaj przyjdzie jakiś kurwa zjeb też, jakiś zjeb im kurwa odpisze i ubzdura sobie, że jestem multikontem Aisi, bo teraz staje w jej obronie. Czyli według Griffithowej po prostu nie w stanie można szpilek, bo szpilki są szkodliwe. Kurwa...
ale najwyraźniej nie rozumie tego, że po pierwsze każdy może się ubierać jak chce. I to nie jest jej sprawa, że dziewca lubi dość szpilki. A po drugie, to czy szpilki są bardziej szkodliwe, czy nie, to zależy od dziewczyny. Od tego, jak jest zbudowana, jaką ma figurę ciała. Ona najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy z takich rzeczy. Kurwa, ja jestem facetem i zdaję sobie sprawy z takich rzeczy, ale nie grypcowa. I to jest popierdolone. No, najlepsze anime. I to teraz bardzo mamy zachwytanie się anime, ale gdy ktoś kurwa lubi Wings, albo po prostu ogląda Wings, jak ja na przykład oglądam Wings, ale Wings nie lubię jako bohaterek, to nagle kurwa ta osoba jest zjebana, dziecinna i ogólnie nie ma prawa głosu, bo śmie mieć na awatarze jakąś czarodziejkę z Wings. No będę im to wypominał, bo to jest kurwa zjebane do myślenia. Fajnie, że ktoś mi tutaj dał łapkę w górę. Pewniałaś się tam, Zycia. No, nie dziwię się. Okej, okay, no i to by było na tyle. Więc podsumowując, Griffithowa po raz kolejny zrobiła z siebie idiotkę i to taką spierdoloną idiotkę do potęgi. Ja będę kończył ten odcinek. Za chwilę zabieramy się za nagrywanie Geta Sandra, będziemy robili mieć kartki, a na chwilę obecną to będzie tyle. Na razie.